Witam Was serdecznie. Kochani, prowadzę obecnie taki cykl nauczań. Cykl nauczań dotyczący, zatytułowany Demony burzące, dotyczący różnorakich warowni demonicznych. Dzisiejszy odcinek chciałbym zatytułować Jak zburzyć demoniczną warownię. Ponieważ zanim my przejdziemy do jakby opisywania warowni, do opisywania rodzajów, czy też rodzaji, nie wiem jak to się mówi dokładnie, warowni, to chciałbym, żebyśmy mogli mieć już broń w rękę włożoną. My potrzebujemy praktycznych działań, a nie tylko jakiejś sfery informacji. Informacja jest podana po to, żeby wiedzieć, w którą stronę mamy się udać z bronią w ręku. Więc dzisiaj chcę Wam włożyć broń, zanim pójdziemy w tą wędrówkę, na tą wędrówkę po tych różnego rodzaju warowniach. Ja chcę zacząć od tego, że pierwszą rzeczą, najważniejszą rzeczą, pierwszym krokiem w zniszczeniu warowni demonicznej jest prawda. I Ewangelia Jana mówi nam tak, 8 rozdział Ewangelii Jana, 32 werset, mówi tak: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A więc pierwszym podstawowym elementem w celu zburzenia demonicznej warowni jest zdiagnozowanie problemu. Problem musi być zdiagnozowany. Czyli ty musisz uznać istnienie warowni i określić jej rodzaj. Rozumiecie, przyjaciele? Pierwszą podstawową rzeczą to jest diagnoza problemu. Czyli my nie możemy powiedzieć, że nie mam problemu i próbować coś osiągnąć w sferze wolności. Jeżeli my chcemy, żeby realnie Chrystus zamanifestował się w każdej dziedzinie naszego życia, to nam nie wolno bać się zdiagnozować problem. Chrześcijanie boją się zdiagnozować problem. To jest tak jak z człowiekiem, który nie idzie do lekarza, żeby się nie dowiedział, czy jest chory, czy nie jest chory. To nie jest dobra intencja. Nie idę do lekarza po to, żebym się nie dowiedział. To nie o to chodzi. Niewiedza działa na twoją niekorzyść. Zawsze. Nie można mówić, że nie ma problemu, jeżeli problem jest. Jeżeli życie ci nie idzie jak należy, jeżeli nie odnosisz sukcesów w różnorakich dziedzinach życia, to ty musisz zobaczyć, że tam jest problem. Ty musisz nazwać to. Ty musisz powiedzieć: mam problem. Ty nie możesz do tego dorabiać doktryny. Rozumiecie? Grzech zawsze musi być określony, że jest grzechem i jakim jest grzechem. A więc pierwsza podstawowa rzecz, zdiagnozowanie problemu, czyli uznajemy istnienie warowni demonicznej w naszym życiu oraz jej rodzaj określamy. Jeżeli coś cię boli w twoim życiu, zacznij się temu przyglądać. Być może dostrzeżesz tam potężną, demoniczną budowlę. Co robimy dalej? Punkt drugi. Pierwszy list Jana 1:8-9. Pierwszy list Jana 1:8-9 i 2:1-2. Czyli od 1:8 do 2:2.
Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. I tutaj nie chodzi o grzech w naszym duchu. Bo w naszym duchu nie ma już grzechu, nie mamy starej natury, nie posiadamy starego człowieka. Jesteśmy nowym stworzeniem. Ten werset nie odnosi się do naszego ducha, odnosi się do naszej psychiki, która w różnoraki sposób grzeszy, czyli odchodzi od standardów prawdy Bożej. A więc jeszcze raz, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcem z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A więc, po pierwsze, nazywamy problem. Po drugie, uznajemy ten problem za grzech. Czyli za błąd, czyli za wypaczenie prawdy Bożej. Po trzecie, wyznajemy ten problem. Tak? Przychodzimy z tym problemem do Boga, wyznajemy go jako grzech. I po czwarte, przyjmujemy wybaczenie. A więc pierwszy krok to jest zdiagnozowanie problemu, uznanie, że on istnieje i nazwanie tej warowni po imieniu. Potem jest drugi krok, że nazywamy osobiście przed Bogiem ten problem problemem. Określamy go jako grzech, czyli jako absolutny błąd w naszym życiu. Wyznajemy tenże grzech Bogu i przyjmujemy wybaczenie. Oto krok drugi. Krok trzeci. Ewangelia Mateusza 12:29. Krok trzeci. Ewangelia Mateusza 12:29. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza? Wtedy dopiero dom jego ograbi. Trzeci krok to po pierwsze to, że musisz powyrzucać demony obsiadające warownię. Będziemy o tym mówić, ponieważ każdej warowni są przyporządkowane określone siły demoniczne. I przynajmniej główne z nich nazwiemy w naszych nauczaniach po imieniu. A więc wyrzucasz po kolei każdego demona obsiadającego warownię. Następnie zaś odpychasz codziennie te demoniczne siły, które będą chciały wrócić, dopóki nie zmienisz w sposób trwały toków myślowych. Rozumiecie, o czym mówię? Wyrzucamy demona i następnie codziennie odpychamy go od siebie, dopóki nasze toki myślowe nie zostaną w tej dziedzinie na trwałe zmienione, ponieważ ten demon codziennie będzie przychodził. Po prostu tak to działa. Jak zmienimy tok myślowy, przestanie przychodzić. Dopóki tok myślowy nie będzie zmieniony, on będzie pukał do nas, a więc musimy go odpychać codziennie. Przez pewien okres czasu, aby jak najszybciej toki zmienić myślowe. Toki myślowe można zmienić w sekundę. Można w jeden dzień, można w tydzień, można w miesiąc, można w parę miesięcy. Ja zawsze jestem za tym, żeby jak najszybciej zmienić. Następny krok, krok czwarty. Księga Amosa 2:9. Księga Amosa 2:9 mówi tak. A
przecież to ja wytępiłem przed wami Amorejczyka, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb. Jako owoc jego owoc wyniszczyłem z góry, a jego korzenie z dołu. I do tego chciałbym dodać Ewangelię Łukasza 17:6. Ewangelia Łukasza 17:6. Ewangelia Łukasza 17:6. A Pan rzekł: jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze, usłuchałby was. A więc tak, krok czwarty, zaczynamy od określenia po kolei twoich patologicznych zachowań i od przeklęcia ich. Jeszcze raz. Określ po kolei twoje patologiczne zachowania i przeklnij je. Przekląć oznacza zatrzymać wzrost. Użyj autorytetu słowa i zatrzymaj wzrost. Po drugie, na tej podstawie określ ich korzenie i przeklnij je. A więc najpierw przyglądasz się, jaki jest owoc patologii w twoim życiu i przeklinasz ten owoc. Ale to jest tylko skutek. Jeżeli natomiast już masz owoc, przejdź do korzenia, czyli do podstawy, czyli do powodu, z którego powstała owa patologia, i również przeklnij ten korzeń. Bo przeklinamy owoc, czyli skutek, i korzeń, czyli przyczynę. Następnie w wierze nakazuj, aby zniknęły zarówno zachowania, jak i korzenie tych zachowań. A więc najpierw przeklinasz w wierze owoc, czyli skutek, następnie na podstawie rodzaju owocu dochodzisz do rodzaju korzenia, przeklinasz korzeń, czyli przyczynę, i od tego dnia w wierze nakazujesz, tak, aby zniknął każdy element zarówno skutku, jak i przyczyny. Odpychasz to słowem. Nieważne, co się wtedy dzieje, nieważne, co czujesz. Uderzasz słowem. Zarówno przyczynę uderzasz słowem, jak i korzeń. Odpychasz. I czwarty element tego czwartego kroku. Przez wiarę przyjmij uzdrowienie ze zranień. Przyjdź do Boga i powiedz: Ojcze, zdiagnozowałem przyczynę. Najpierw zobaczyłem skutek, przekląłem skutek. Zdiagnozowałem przyczynę, przekląłem przyczynę. Ale Ojcze, ja jestem poraniony w tych dziedzinach. Dlatego przynoszę Ci teraz te dziedziny mojego życia i przez wiarę przyjmuję uzdrowienie. W imieniu Jezusa. Tak wygląda czwarty krok burzenia, czy też niszczenia warowni demonicznej. Krok piąty. Ewangelia Marka 11:25. Krok piąty. Ewangelia Marka 11:25. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Na bieżąco, podczas niszczenia warowni, odpuszczaj ludziom, którzy cię skrzywdzili i doprowadzili do powstania korzeni, czyli przyczyn demonicznych w warowni. Jeżeli diagnozujesz zagadnienie, widzisz owoc, czyli widzisz już efekt,
przeklinasz ten efekt, nie zgadzasz się z nim, dochodzisz do korzenia, czyli do przyczyny, przeklinasz tą przyczynę, nie zgadzasz się z nią, przychodzisz do Boga aby, i przyjmujesz przez wiarę uzdrowienie, to w tym momencie wybaczaj każdemu człowiekowi, który miał z tym cokolwiek do czynienia. Jeżeli zobaczysz, że na przykład powstał w tobie korzeń wzgardy, który zaowocował tym, że poniżasz innych ludzi, gardzisz nimi i dochodzisz do miejsca, że wiesz na przykład, dlaczego ta wzgarda powstała, na przykład dochodzisz do takiego miejsca, że to przez twoją matkę powstała ta wzgarda na przykład, że to matka gardziła tobą w życiu, poniżała cię zawsze, to teraz co musisz zrobić? Przebacz tej matce, bo przebaczenie tej matce będzie ściśle związane z wykorzenieniem wzgardy jako podstawy. Tak? To jest bardzo ważny element. Ja ci pokazuję, jak to idzie od strony praktycznej. Diagnoza polega na tym, że najpierw określamy, że problem jest problemem, nazywamy go, widzimy owoc, bo zawsze najpierw owoc jest widoczny, czyli widzimy, że na przykład w tym wypadku poniżamy innych ludzi, gardzimy innymi ludźmi, dochodzimy, dlaczego tak się stało, widzimy, że jest korzeń wzgardy w naszym życiu spowodowany tym, że nas matka źle traktowała i nas poniżała i w tym momencie na zasadzie użycia autorytetu przez słowo my przeklinamy, czyli zatrzymujemy rozwój owocu, zatrzymujemy rozwój korzenia i przebaczamy matce. Widzicie, to są takie procesy. Takie procesy sobie prowadzimy. To jest piąty krok. Wybaczenie, odpuszczenie. Każdej osobie, która przyczyniła się do powstania demonicznego korzenia w naszym życiu. Szósty krok, list do Rzymian 12:2. Szósty krok, list do Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Szósty krok to systematyczne przyjmowanie Bożych prawd w miejsce korzeni kłamstwa. Jest zdiagnozowany korzeń, jest przeklęty, osobie przebaczyłeś, jeśli była tam osoba jakaś w tym i teraz musisz w to miejsce wprowadzać prawdy. Tutaj jest niezmiernie ważna rzecz, czyli pielęgnowanie głębokiej, intymnej relacji z Bogiem. Bo żeby przyjmować Boże prawdy, to musimy być z tym Bogiem bardzo, bardzo, bardzo bliziutko. A więc budujemy głęboką, intymną relację z Bogiem i przyjmujemy Jego prawdy, wprowadzając je w miejsce kłamliwych korzeni. Krok siódmy. Przypowieści Salomona 18:21. Przypowieści Salomona, czy też Księga Przysłów. Nie wiem, jaką Biblię macie. Przypowieści Salomona 18:21. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie jest w mocy języka. Systematycznie utrwalaj swoim językiem prawdy, które wkładasz do swego umysłu. Systematycznie, jakby codzienne wyznanie, codzienna proklamacja prawdy. Wywaliłeś wzgardę, przyjąłeś prawdę. Przyjmujesz takie prawdy. Kocham wszystkich ludzi. Ludzie są cenni dla mnie. Ludzie są skarbem Boga, więc są skarbem moim. Zaczynasz ogłaszać te słowa. Bardzo ważna rzecz. Następnie krok ósmy. Wprowadzaj w życie prawdy, które przyjąłeś, zgodnie z wiarą, którą masz.
Te prawdy, które przyjmujesz, musisz wprowadzać na podstawie, zgodnie z miarą wiary, którą posiadasz. A więc nie spieszysz się, ale też nie opóźniasz się. Nie panikujesz, że już wszystko powinieneś włożyć sobie już, natychmiast wszystko przyjąć, tylko zgodnie z miarą wiary. Twoja wiara też będzie rosła systematycznie, ponieważ przebywasz z Bogiem, więc ona będzie rosła. Natomiast ty zgodnie z tą miarą wiary systematycznie te prawdy w życie wprowadzasz. To jest krok 8. Krok 9. Nie poddawaj się, gdy atakuje cię stare przyzwyczajenie. Rozumiesz? Diabeł będzie chciał cię opresjonować i będzie cię opresjonował jeszcze przez jakiś czas, ale więc nie poddawaj się. Atak będzie wyglądał tak, że stare przyzwyczajenie, stary tok myślowy będzie wracał i będzie chciał się, będzie chciał ci jakby rozgościć się w tobie. Ale ponieważ ty likwidujesz mu miejsce zamieszkania nowymi tokami myślowymi, więc on już nie może się tam usadowić tak szybciutko, więc on będzie atakował cię z różnych stron, żebyś ty wyrzucił teraz tą prawdę, którą przyjąłeś i znowu go wpuścił. Uznaj to za opresję, a więc powrót starego toku myślowego uznajesz za demoniczną opresję. Gdy upadniesz, gdy zdarzy ci się, że na chwilę wpuścisz tok myślowy stary na miejsce nowego, nie załamuj się, tylko szybciutko wstań, obmyj się w krwi Jezusa, wyrzuć wyznaniem swoich ust stary tok myślowy, przeklnij działanie diabelskie na tym odcinku, tak? I zacznij wyznawać prawidłowy tok myślowy. To jest punkt 9. 10 teraz punkt. Gdy trzeba zmienić środowisko, zerwij kontakty, wszystkie toksyczne kontakty. Rozumiesz? Możesz widzieć sytuację, że trzeba zmienić środowisko. A więc zrywasz kontakty. Nawet z ludźmi, którzy są wierzący, ale wpływają toksycznie na ciebie, zrywasz kontakty. Może musisz zmienić miejsce pracy. Tak trzeba. Wywalamy warownię, wykorzeniamy ją. Trzeba zmienić miejsce pracy, jak najbardziej zmieniam miejsce pracy. Nie będę się szczypał w toksycznym miejscu pracy, nie będę siedział, bo wtedy warownia będzie zasilana. Nawet jeśli najbliższa rodzina, ona wpuszczała toksyczne rzeczy do twojego życia, zrywasz kontakt, absolutnie zrywasz kontakt. Prawda? Czyli gdy potrzeba, zmieniasz środowisko i zrywasz wszystkie kontakty, które są kontaktami toksycznymi. 11 krok, gdy trzeba, korzystaj z pomocy duchowego terapeuty. To jest ważna rzecz, bo możesz sobie nie radzić samemu, a więc korzystaj z tego, że ludzie mają więcej mądrości od ciebie i jeżeli jest taka potrzeba, korzystaj z ich doradztwa i z ich pomocy terapeutycznej. Tak po prostu to wygląda, więc mamy tutaj położone te 11 elementów, chcę żebyście o nich pamiętali, to jest broń włożona do waszej ręki i każdy z was, który podejmuje decyzję niszczenia demonicznych warowni, to tą bronią będzie mógł osiągnąć to, co sobie założył. Ojcze, dziękuję ci za ludzi, którzy słuchali tego słowa. Ojcze, modlę się teraz w imieniu Jezusa, aby to słowo docierało do głębi każdego z nich. Ojcze, ja dziękuję ci w imieniu Jezusa, że to słowo teraz do nich dociera, że to przenika tych ludzi. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że nikt nie zniszczy tego, co zostało powiedziane do tych ludzi, że to nie zostanie wykorzenione, że to zostanie mocno ugruntowane w nich. To słowo jest bronią, niech ono im służy, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.